odcinka wbrew pozorom wcale nie sponsorują tanie chryzantemy. Przyjechałam do kamienicy, w której dawniej znajdowała się jedna z najlepszych piekarni w Katowicach i która od kilku lat jest opustoszała. Mieszkańcy kamienicy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich mieszkań, ponieważ miała tutaj przebiegać trasa, natomiast ostatecznie drogę pociągnięto w nieco inny sposób, no ale niestety kamienica i tak nadaje się obecnie tylko do wyburzenia i czeka na wyrok. Gdzie jest dziurka? Aha. Pojeżdżasz. Ja dzisiaj nie kręcę z głowy. Tylko kręcę ze statywu. Wow. Ja pamiętam jak... No bardzo. Pamiętam jak byłam dzieckiem. Właśnie. Przyjeżdżaliśmy tu z rodzicami po pieczywo. Tak mi się wydaje, że to był piec. Całkiem możliwe. A tu powstawały te przepyszne wyroby. Bartek, to idziesz dalej? A tu nie. No dobra. To pokażmy ludziom, jak bardzo tu nic nie ma. Tak, bardzo tu nie ma. Nic nie idziemy, tylko tutaj obejrzał to wydarnie głównie, nie? Ach, szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. No głównie piekarnie, ale... Ciekawego. No co ty, właśnie są smaczki często. Porządek w miejscu pracy jest gwarancją bezpieczeństwa. Tylko... Fajne ten, nie? Patrz, takie odskolowe. Ten stary w stylu, nie? U babciów. No, jest taki byfy. Pięknie. A tu popatrz. Jeszcze metki na chlebek. Popatrz. Chleb tu mamy. Które najbardziej mini. O, żebym ja to pamiętała. Baton. Kanapkowy. Ty, ale te papierki są jeszcze takie w miarę świeże. Mieszane. Najbardziej się zawsze wkurzam jak wiesz. A kiedy to upadło w ogóle tam piekarnia? No właśnie, nie jestem pewna, czy... A ile tu tego? Wpadaj tu z całe. Patrz, to jest jakieś ten... O, lustro, to się dalej działa. Patrz. To jest lustro. No, no jagódka jest sieciówka, tak, tak jest, jagódka jest tak, no, w zdroju. To jest siebie. Ale jest strasznie chemiczne też, bo jak to jest inne nieoficjalne. Patrz, to jest druga część tego wyfyja. O. Tak właśnie, warto powiedzieć widzom spoza Śląska, że byfej to jest po śląsku... czekaj, jak to jest? Kredens, tak? Kredens, no. To jest, o, kredens i właśnie te nasze śląskie byfeje są bardzo takie charakterystyczne. To chyba te drzwi na zewnątrz były tymi śmieciami zasypane. Pamiętam, że tam się właśnie po takich stopniach wchodziło. Dobra, to lecimy dalej. Na te schody bym właśnie nie wchodził, nie wyglądałem zapewnie. Wiesz, bo tutaj mój kolega mieszkał z gimnazjum, to on mówił, że to nie wyglądało pewnie jeszcze, jak on tu mieszkał. A tu jakieś... A fajne tu mieszka na bór? Zaraz zobaczymy. Oblecimy taki szybki rajd. Już nie będziemy... No to na samą górę ma się odcisnąć, na piętro zobaczymy, bo to jest zawsze wszystko na bla, 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 bla. Gdzie twój duch odkrywcy? Wziąłeś tą drugą latarkę? Nie. To ja polegam na tobie. No i tak idziemy w jednikę. Wyglądało nie? Chcesz zobaczyć? Chcę. Tylko tu już musisz mi poświecić. Nie wiem, jakiś warsztacik czy coś. I tu mi poświeć. Tu, tu, tu. Co? Dobra, dobra, to jest gryzie. A, tu jest wejście na plac. I informacja, że...
tutaj, jak idziesz po tych schodach. Może idźmy pojedynczo. Tak. Ale tutaj staraj się po tych krawędziach bardziej. No. Czuć taki właśnie stary dom. Przypuszczam ubikację. No, bomba waliła. Ja tutaj w ogóle pochodzę niedaleko stąd, ale wychowałam się na blokach. Mieszkałam jakiś czas w Familoku, wynajmowałam tam mieszkanie i zostałam w sumie wyrzucona z tego mieszkania. Tutaj. Ale czujesz te szkody górnicze? Czujesz ten przechył? Patrz, tutaj jest drabinkami podparte. Tapety. No. A, dobra, wiem jak to działało. Tutaj była kachlok piękny. Studia taka węglowa. Było ozda. A, to jest taka niespełnione marzenie z dzieciństwa. Ja miałem. Spadaj. Chociaż tu już patrz, to już takie większe mieszkanie. Też masz. Tam działane węglowo. No, wiesz, no jednak. Jak to był budynek prywatny, czy jak ludzie sami sobie tutaj gospodarowali. No, ale nie gadaj, że to jest jeszcze... Odka Moskwa-Czesłowska? No, jakaś na pewno. Nie wiem jaka, ale z reguły ludzie zabierają ze sobą takie rzeczy. Może zamula mnie i dostanę łapkę w dół, ale mi się takie drzwi z taką framugą tak podobają. W ogóle, szczerze mówiąc, mój blok jest przerobiony z takiego już bardziej zaawansowanego familoka i mam centralne, ale nawet jakbym miała hajcować... Tak, powodzi się. Nawet jakbym miała hajcować, to bym chyba wolała, wiesz... To jest to, widzisz, bo do piekielnika się schodziło... Przepraszam, do piekielnika się... Schodkami schodziło, nie. Tylko będziemy musieli wyjść piwnicą. A tu co? A tu była siedziba firmy. Powiem ci, jak chodzimy na takie spokojne urbeksy, to się chyba przerzucę na ten statyw. Może takie No i bardzo dobrze prosperowała, naprawdę miała wybitne wypieki. Teraz kwestia wiesz. A jeszcze czuć tu taki zapach łazienkowy. Właśnie kwestia, czy ta piekarnia przeniosła się ostatecznie, czy upadła, bo nie mam pewności. Ale widziałeś, że były jakieś katalogi z jabłki? To możliwe, że nawet miała jabłka wykupiła tą piekarnię i gdzieś to jest katalogi z zapalenia w jabłce. Ten zapach taki wilgoci. I jeju, jakie słodkie naklejki oldschoolowe. Znaczy no, z tą ochroną. Kurde, leci pas. VHS-y. Licencja. Na jedną kopię programu Small Business. A tu, co mamy? Proszę Państwa. Jakieś leki. Atlas lekowy. Patrzcie, VHS. Jakieś nuty. No i takie oldschoolowe kafle. Takie jeszcze danielowskie. Znaczy... Karnik deratyzacyjny, okej. Okay. No właśnie. Wiesz, bo te familoki wszystkie to... Prawda jest taka, że jak chodzi o wielką płytę, to rzeczywiście to zagrożenie, że... Tak, zagrożenie, że widzisz 2004 jeszcze kolenda.
zagrożenie zawalenia po prostu takiej takiego familoka jest nieporównywalnie mniejsze niż to, że walnie ci, wiesz, wielka płyta. Co klopy tylko, no, nie? Jak się nazywa ten łupca kamieni z Warszawy? Banaś? Banaś. Musimy zainteresować ten, nie? No. Tutaj schody stanowią już powoli wyzwanie. Nagle pod tobą czaszczą, to ci nasze bliżej ściany. Dobrze, a tutaj jak już jest podłoga murowana, to spoko. Tutaj tylko idąc, to mieszkańcy Śląska, o tutaj wybity kachlok. No nie widać na razie. Jeszcze patrzcie. Skanie. Tutaj widać, że to był właśnie taki tradycyjny śląski familok. No, starsi ludzie, starsi ukrywają, ludzie, tak. Wszędzie są jakieś święte obrazki. Nie na przykład, no, nie ma jednego. Czasy się zmieniły. Może tu ten mój kolega mieszkał. Sądząc po lepkach. Ale tutaj coś właśnie ten, miałam... Węglowa, to tutaj się pranie wieszało do suszenia, nie? Tak. Przeciwko, nie wiem, jak się nie lubiło. Coś właśnie straciłam, słuchajcie, wątek o budowie. Jakości budowy. Takich budynków. Aha, że generalnie tutaj, o, kolejna relikwia. Generalnie dla nas tutaj na Śląsku to jest normalne, że na przykład niektóre budynki są takie kipnięte, przechylone i my już w pewnym momencie nawet przestajemy gdzieś tam ten przechył odczuwać, nie? Jesteśmy tak przyzwyczajeni. A tu proszę Państwa skarbczyk, ale ja uciekam spod okna, bo jeszcze oldschoolowe, no. Ale spod okna uciekamy, bo tu naprzeciwko są posesje prywatne. Nie chcemy, żeby ktoś zadzwonił na 997, ten numer to kłopoty. Pustostanie spod ciemnej gwiazdy, tak. No, tu jest, nie, a tu jest kupa. Kał. Jest przykre, nie, że wiesz, w budynku z taką historią ktoś na środku wielkiej izby stawia klocka. Bateria jeszcze. To coś na czym przekrył, bo przecież pokazać. No. Drzwi? Pada. Nie ma drzwi. No, tak. Z taką dozą niepewności wchodzę, ale nie, no tu już jest akurat pusto. Dobra, tylko ten. Teraz tutaj mamy ostatnie piętro. Wszystko staramy. Ja cicho zapytać. Czemu te drzwi są przybite do poręczy? Czemu te drzwi są przybite do poręczy? O, to jest pytanie. Tak. Wiesz, gdzie ma taki strych, Macie? Oho, ale jest nieobecny. Jedziemy na dół. Zjeżdżamy. W ogóle pod spodem jest jakaś dziura. No tu jest dziura. Ale taka mega dziura, wiesz? To jest chyba trochę więcej ważne. Muszę teraz chyba tu spać. Wiesz, Bartek, co się zorientowałam? Co? Nie zrobiłam żadnych zdjęć. No dobra, ale masz mnie. Mam filmik. Tak. Tego się trzymajmy. Padają małe interesy, ale jak widać, duże korporacje też miewają problemy. Za nami opuszczona Biedronka. No cóż, nie dostałam dzisiaj ani pieczywa, ale widocznie słodziaków też nie dostanę.
i na obiekt nie ma co wchodzić, bo jest zamieszkały. Dawniej ta hala należała prawdopodobnie do pobliskich zakładów odzieżowych. Później została przejęta przez sklep. No jak dzisiaj widzimy, niedzielenia handlowe są tutaj co tydzień. Czy są zwłoki? Nie. To jest tylko poduszka. No i to już wszystko na dzisiaj. Taki spożywczy urbex w handlową niedzielę. Thank you.